Zapraszam na pierwszą część wstępnej obróbki okna. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. But good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first as we go and you go in insane. Do. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have been trusting the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past, man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Yeah, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. Yeah. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. We be the best. Hey. Yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come on my test? Whoa, you want to see we the best? Hey. Y'all see that we're the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really coming and we pull out with the action. Just people on the feed, those they don't get it like.
behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't try, cause this time you crossed the line. Oh,
Siemandero. Tak jak pokazywałem we filmie, uzupełniłem nad oknem z przodu suporexem. To jest Itong 600. Twardy. Tutaj będzie tylko przegipsowane. Po całości jeszcze wkleję siatkę na Uniflota. Tutaj mam fabryczną krawędź płyty gipsowej. Jak przyjdzie mi tutaj narożniczek aluminiowy, to zlisuje się, tam dalej nie będę musiał naciągać gipsu, gładzi. Zostawiłem sobie celowo tutaj tą fabryczną krawędź, zlisuje mi się. Natomiast jak będę robił boki, będę tynkował zaraz. Tutaj mam zarysowany kąt prosty do ramy okiennej, ale całą wnękę delikatnie, jakieś 2-3 mm z tej strony wysunę w tą stronę, też z tego samego względu, że jak przyjdzie narożniczek aluminiowy po zaszpachlowaniu, żeby wtedy dopiero było do kąta. Tutaj podobna sytuacja. Jest zarysowany kąt prosty, ale do tego miejsca, jak jest wycięcie, przyłożę sobie długą poziomicę 2,5 metra. Przychwycę ją w jakiś tam sposób do ściany i tutaj będę tynkował, też delikatnie przełamując dalej niż 90 stopni, żeby po wklejeniu narożnika dopiero uzyskać ten kąt. Tutaj będzie wklejony regips, płyta gipsowa. Jest zostawiony tam wybrany kawałek, bo tu jest za dużo do tynkowania. Tutaj przyjdzie kawałek regipsa, zaklinuję sobie to w ten sposób, tam będzie zapsikane piano, będzie zostawione dłuższy, później sobie to odpowiednio dotnę i tą wnękę wytynkuję. Po to jest wnęka, jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, tłumaczę, po to jest wnęka, bo w tym miejscu stanie drugi grzejnik i żeby były wszystkie tak jakby schowane, no to też wyprułem tutaj ten mur wewnętrzny. To jest mur warstwowy, 24 suporexu i 12 cegły, kratówki, głównie kratówki, bo gdzieniegdzie jest przymurowane pełną. Tyle na ten odcinek. Ja się zabieram dalej za robotę, a wy zobaczycie to w kolejnych filmach. Oklejam parapet, oklejam okno,
montuję listwy i będę tynkował boki. Tymczasem na raziko.